Znajdujemy się na budowie istotnego i trudnego ze względów technicznych i komunikacyjnych obiektu, a więc przebudowie mostu na Zgłowiączce. Jak pamiętacie Państwo, myśmy planowali to zupełnie celowo na 2013 rok, ten odcinek remontu, bo liczyliśmy się z tym, że zgodnie z harmonogramem w 2012 roku ruch tranzytowy pojedzie po autostradzie A1 i jednocześnie pozostanie nam tylko ruch lokalny, który tak się rozproszy po mieście, że nie będą się tworzyły kolizje, tym bardziej, że sezon letni sprzyja zwiększonej ilości środków transportu na tradycyjnej jedynce, a więc podróżujących w góry i nad morze i odwrotnie. Tak się nie stało, ponieważ zgodnie z harmonogramem ten odcinek autostrady Kowal-Czerniewice-Toruńskie nie powstał. Stąd też to zadanie stało się o tyle trudniejsze, że odbywa się przy bardzo intensywnym ruchu. Przebudowa tego mostu jest konieczna z kilku względów. On w pewnej części jest tylko historyczną częścią dawnego mostu, natomiast w latach 70., gdy przebudowywano i budowano tą trasę, dobudowano drugą część i to są dwie różne konstrukcje, które przy tym natężeniu ruchu na pewno już długo by nie pożyły. Stąd jest potrzeba silnego wzmocnienia tego mostu. Ponadto ten most jest za wąski, niespełniający współczesnych wymogów szerokości. To są dwie jezdnie razem i małe chodniczki. W tej chwili z każdej ze stron będzie szerszy o 5 metrów, a więc w sumie cały most będzie szerszy o 10 metrów. Jezdnie będą od siebie oddzielone, a ponadto powstaną oprócz wygodnych chodników ścieżki rowerowe. Po tej stronie dla chodzących po parku, po prawej stronie, prawym brzegu rzeki Zgłowiączki, będzie 1,5-metrowy chodnik pod tym mostem, którym będzie można się przemieszczać w tamtą część. A więc komunikacja tam i z tej strony, z obydwu stron rzeki Zgłowiączki będzie zachowana. Cała konstrukcja jest wzmacniana tą konstrukcją stalową, którą tu widać, jest wsuwana do tego mostu i to pozwoli na życie tego mostu według wszelkich wskazań o następne 100 lat.